Zanim jeszcze powstał, już wzbudził duże zainteresowanie. Teraz już stoi, choć z parkingu na ulicy Tylnej Mariackiej w Katowicach korzystają na razie nieliczni. Wszystko dlatego, że trwają testy automatycznego parkowania. Czynny udział w nich biorą m.in. właściciele lokali usługowych i hoteli zlokalizowanych przy ulicy Mariackiej. Dlaczego i jak długo trzeba testować akurat ten parking, to sprawdzał dziś Paweł Jędrusik. Obsługa parkingu jest dosyć prosta. Wystarczy wjechać na metalową platformę, zostawić samochód na biegu i hamulcu ręcznym, a następnie wpisać odpowiednie dane w pobliskim automacie. Po chwili samochód znajduje odpowiednie miejsce. Mamy tam właśnie zaparkowane kilkanaście samochodów. No i testy na ten moment przebiegają bez najmniejszych problemów. Maszyny są w pełni funkcjonalne, no i po zakończeniu testów będą czekały na ogłoszenie regulaminu, stawek, zaparkowanie, no i pewnie miasto przystąpi do otwarcia maszyn. Takie testy potrwają jeszcze do najbliższego piątku. Osoby, które testują ten parking, są zobligowane do tego, aby codziennie wypełniać ankietę. W tej ankiecie zaznaczają, co jeszcze można by ulepszyć, jak wygląda funkcjonowanie, czy powinniśmy zwrócić jeszcze na coś uwagę. I tak naprawdę te testy mają nam przynieść odpowiedź na pytanie, czy wszystko działa tak, jak należy, czy jeszcze nie da się usprawnić pewnych procesów. Parking automatyczny na Tylnej Mariackiej w Katowicach składa się z dwóch zespołów maszyn. W obu zestawach można zaparkować łącznie 240 samochodów.